Demografowie wskazują, że do końca wieku będzie nas 11 miliardów. Dlatego produkcja rolna musi wzrosnąć aż o 60%. Będzie to możliwe tylko dzięki zwiększonemu i przemyślanemu wykorzystaniu przede wszystkim nawozów azotowych. To właśnie je stosuje aż 95% rolników w Europie. W Polsce jednym z czołowych producentów tego rodzaju nawozów jest Danwil. Włocławska spółka z grupy Orlen pod względem mocy wytwórczych plasuje się na drugim miejscu w kraju i 13 na starym kontynencie. Danwil dostarcza najwyższej jakości produkty, w tym saletrę amonową oraz saletrzak Canvil, do ponad 30 krajów. Dzięki lokalizacji w centrum Polski jego produkty szybko trafiają do klientów i na pola uprawne. Krajowe rolnictwo zmienia się bardzo dynamicznie, jednak poziom zużycia nawozów jest nadal niższy niż średnia unijna i dużo niższy niż na przykład w Niemczech, Belgii czy Francji. Analitycy przewidują, że w Polsce nastąpi wzrost poziomu nawożenia. Przede wszystkim będzie rosło zapotrzebowanie na nawozy azotowe, zwłaszcza saletrzane. Właśnie dlatego Anwil do połowy 2022 roku zwiększy swoje zdolności produkcyjne o około 50%, z 966 tysięcy ton do 1 461 tysięcy ton rocznie. Będzie to możliwe dzięki budowie trzeciej instalacji do produkcji nawozów azotowych. Jej uruchomienie wzbogaci portfolio produktowe Anwilu o saletrę grubą, saletro siarczanamonu, saletrzak z siarką i saletrzak z magnezem o ulepszonych własnościach granuli. Na terenie chemicznej firmy powstaną trzy nowe instalacje produkcyjne ciągu nawozowego. Instalacja do produkcji kwasu azotowego, instalacja do produkcji roztworu azotanu amonu, tak zwana neutralizacja i instalacja do produkcji nawozów metodą granulacji bębnowej. Pod koniec kwietnia Anwil podpisał umowę na budowę instalacji kwasu azotowego i neutralizacji będącą kluczowym etapem realizacji inwestycji, której całkowita wartość wyniesie około 1,3 miliarda złotych. Umowa na projektowanie, dostawę oraz budowę w systemie pod klucz instalacji kwasu azotowego o wydajności niemal 1300 ton dziennie oraz neutralizacji o wydajności 1200 ton dziennie została zawarta z firmą ThyssenKrupp Industrial Solutions AG. To pierwszy z trzech najważniejszych kontraktów, jakie zostaną podpisane w ramach strategicznego dla rozwoju włocławskiej spółki projektu. Dwa pozostałe będą dotyczyć budowy instalacji granulacji oraz instalacji pomocniczych. Anwil już teraz jest jednym z największych pracodawców na Kujawach i Pomorzu. Obecnie zatrudnia ponad 1300 osób, a liczba ta zwiększy się po zrealizowaniu inwestycji nawozowej o kolejnych 100. Chemiczna firma jest też jednym z największych płatników podatków przekazywanych do budżetu miasta. Za 2018 rok spółka odprowadziła 70 milionów złotych podatku, z czego prawie 50% lokalnie, bo aż 35 milionów złotych. W związku z rozwojem aktywów produkcyjnych we Włocławku wpływy z podatku, które pozostaną w regionie, mogą wzrosnąć aż o około 50 milionów złotych rocznie. Anwil intensywnie się rozwija. Filarami jego sukcesu są codzienne zaangażowanie pracowników, systematyczne zwiększanie efektywności produkcyjnej, a także stałe podnoszenie dostępności operacyjnej instalacji. Anwil. Siła wzrostu.